dobry wieczór, szanowni państwo, serdecznie wszystkich państwa witamy przed ekranami i zapraszamy na transmisję z dzisiejszego spotkania. A ze stanowisk komentatorskich witają się z państwem zwarci i gotowi Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. A przed nami arcyciekawe starcie w niemieckiej Bundeslidze. Bayern Monachium zmierzy się z Borussią Dortmund. Ekscytacja kibiców na trybunach udziela się także i nam, więc nie możemy się już doczekać pierwszego gwizdka. Dziś na boisku znów zobaczymy tego, który doczekał się przydomku Polnische Tormaschine. Polska machina do strzelania bramek. Czego się spodziewać po występie Roberta Lewandowskiego? Robert zawsze jest perfekcyjnie przygotowany do meczu i potrafi wykorzystywać sytuację z niebywałą regularnością. Oby koledzy z zespołu potrafili mu dostarczać piłki, a już on zdoła zamienić okazję na bramki. Oto skład Bayernu Monachium na dzisiejsze spotkanie. Manuel Neuer w bramce. W linii defensywy Lucas Hernandez wystąpi razem z Benjaminem Pavardem na bokach. Leon Goretzka oraz Joshua Kimmich zagrają na środku formacji pomocy. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. A my widzimy teraz wyjściową jedenastkę Borussii Dortmund. Myślę, że pokażą to, z czego są znani, czyli wysoki i intensywny pressing. Zgadzam się, że to zespół, który najlepiej czuje się wtedy, gdy gania po całym boisku za rywalem jak wściekły, by odebrać mu jak najszybciej piłkę. Nie obawiają się podejść pod obrońców przeciwnika, nawet jeśli wiąże się to z ryzykiem narażenia się na kontratak. Akcja przyspiesza, dobry lob. Zaraz pewnie zobaczy żółty kartonik. Nie można wykonywać wślizgów w taki sposób. Wczesna żółta kartka i co teraz? Do końca spotkania będzie na cenzurowanym. Musi uważać, by nie złapać drugiej i nie opuścić boiska. Kto wie, może nawet zdecydują. Bramkarz był na miejscu, na linii strzału. Ładnie chwycił piłkę. Strzał prosto w bramkarza, ale trzeba zauważyć, że to jest zasługa dobrego ustawienia, czytania gry. Leon Goretzka, Thomas Müller, Sané teraz z piłką, może dośrodkowywać, Sané ma dużo miejsca na boku boiska, świetne teraz przerwanie akcji, oddalenie zagrożenia, zablokowany ten strzał, bramka, mamy gola już na starcie, dobra to prognoza na resztę meczu. Raz jeszcze możemy obejrzeć tego gola. Bramkarz miał czas na reakcję, ale za daleko się ustawił od słupka, żeby dosięgnąć piłki. Nawet jej nie dotknął. Dobry strzał, ale można było go obronić. No to mamy 1-0. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Dali mu miejsce. Może stąd dośrodkować. Z tego dośrodkowania nic nie będzie. Niefortunnie. Na dobrą sprawę prezent dla przeciwnej drużyny. No, bramkarz teraz naprawił swój błąd. Ładnie interweniował. Cóż, oddał piłkę rywalom i niemal doprowadził do utraty gola, ale ostatecznie się zrehabilitował. Pewnie teraz będzie już grał ostrożnie. I oto z piłką Julian Brandt. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Robert Lewandowski. Z powrotem do Lewandowskiego. Ten strzał teraz prosto w bramkarza. Nie miał z tym najmniejszych problemów.
ale też świetnie się ustawił, Tomku. Nie odbierajmy mu tutaj zasług. Robert Lewandowski. Trzeba się tutaj było wyciągnąć. Piękna obrona. Szybkie wykonanie. Mamy krótkie rozegranie. I teraz obrońca wyjaśnia sytuację po wrzutce. Z piłką Robert Lewandowski. Ależ Robinsonada. Jak on to zrobił? Szybkie teraz wznowienie gry. Uwaga, posyła piłkę w pole karne. Jest komu zagrać. Piłkę ma teraz Kimmich. Nie pozwalają, by dośrodkowanie doszło. Wybicie piłki. No, trudno się teraz dziwić temu pressingowi. Sami się o to proszą. Coman ma teraz piłkę. To już Thomas Müller. Ależ teraz przegląd pola. Przy piłce Rafael Guerreiro. Oddają teraz piłkę rywalom gracze Borussii. Müller. Robert Lewandowski. Thomas Müller. Robert Lewandowski prowadzi akcję. Może zdecydować się na niebezpieczny rajd. Süle. Upamecano. Kingsley Coman. Od pewnego czasu mecze Bayernu i Borussii określa się mianem Der Klassiker, ale może warto przypomnieć młodszym fanom, że mecze tych drużyn mają taką rangę od niedawna. Tak, w ostatniej dekadzie Dortmundczycy wyrośli na największego rywala Monachijczyków w lidze niemieckiej, ale wciąż tym pojedynkom nie towarzyszy takie napięcie, jak to bywa na przykład w przypadku starć Borussii z Schalke. Dobre, chociaż ryzykowne zagranie we własnym polu karnym. Robert Lewandowski. Sané. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Ale strzał zablokowany. Sané teraz z piłką. Podanie, piłkę ma Müller. Tak, należy bronić dostępu do własnej bramki. Wolf. Witzel. Kingsley Coman. Bayern ma piłkę na połowie rywala. Popatrzmy. Joshua Kimmich przy piłce. Pewna interwencja. Łatwy strzał. Nie robią na nim wrażenia ataki rywala. Spokojnie utrzymuje się przy piłce. Skutecznie teraz broni piłkę. Ależ przechwyt, prawie pod bramką rywali. Ależ znakomicie teraz broni bramkarz. Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota. Po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawice triumfalnie w górę. Hummels oddaje piłkę przeciwnikom. Thomas Müller. Kingsley Coman. Rzutka piłki przez nastkę. Ładna interwencja, bez chwili zawahania. Nie pozwala piłce wpaść do bramki. Tu nie mogło być mowy o zaskoczeniu. Krótkie rozegranie stałego fragmentu. Dośrodkowuje w pole karne, ma komu zagrać. I gol! Ależ to teraz zrobili piłkarze Bayernu! Z takimi sytuacjami trzeba się liczyć, gdy gra się przeciwko Bawarczykom. Nie zazdroszczę rywalom. Ależ znakomite to krótkie rozegranie rzutu rożnego. Widać to teraz w powtórce. Bardzo dobre podanie. A Robert dołożył głowę i zmienił wynik spotkania. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji.
Zrobiło się luźniej na skrzydle, bo Rosja chce to wykorzystać. Jude Bellingham. Manuel Akanji. Royce ma teraz piłkę. Erling Haaland. Błąd, stracona piłka. I tym udanym wyjściem skasował atak rywala. Lewandowski. W ataku teraz Bawarczycy. Może być niebezpieczny. Co za gol! Ależ przymierzył! Ależ uderzył! Pokonuje bramkarza z dystansu! Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. Ale znakomicie też zachował się sam strzelec. Zastawił się, nie dał sobie odebrać piłki i skutecznie wykończył. Ależ to jest popis jednego zespołu. Postawę drugiej ekipy najlepiej przemilczmy. Dobrze gra ciałem, zastawia się z piłką. Czy zdołają mu ją odebrać? Royce. Ładny dribbling, zawodnik idzie dalej. Fatalne podanie. Piłka w zasadzie sama trafiła do rywala. I Bayern już bez piłki. Lucas Hernandez. Zawicer. Z piłką Robert Lewandowski. Trzy piłce Gnabry. Ładnie. Musiał się wyciągnąć, ale sięgnął piłkę. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Zagrywają teraz krótko, bez dośrodkowania. Dobre teraz zachowanie w obronie. Wybijają to dośrodkowanie. Zablokowany ten strzał. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Bayern wygląda dziś na zespół, który postanowił pobawić się z rywalem w kotka i myszkę. Bo jaki jest najlepszy sposób na uniemożliwienie przeciwnej drużynie strzelenia bramki? Nie oddawać piłki. Jeśli ty jesteś w posiadaniu, to strata gola w tym momencie nie jest zagrożona. Wymieniają teraz sobie podania na własnej połowie. Grają na czas. Witzel nie bawi się, zabiera piłkę. Przy piłce Rafael Guerreiro. Uwaga, posyła piłkę w pole karne. Jest komu zagrać. Tak jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźnie. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Ależ okazja teraz. Popisowo teraz bramkarz w 100% sytuacji. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest 100%. Pewnie, łatwo obroniony ten strzał. Strzelać głową to trzeba z głową. Tak to nikogo nie zaskoczy. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Przerwał atak rywali. Chwila wytchnienia. Aut dla Bayernu. Joshua Kimmich. Oj, rywal w zasadzie nie musiał się nawet wysilać. I oto z piłką Julian Brandt. Rozejrzał się, może dośrodkowywać. Najprościej teraz jak się da, byle dalej. Zawicer. Leon Goretzka. Joshua Kimmich. Marcel Zawicer. Wygląda to trochę tak, jakby zachęcali rywali do przypuszczenia ataku.
ale strzał zablokowany. Jest presja, ale dobrze się zastawia. Jude Bellingham. I teraz Borussia rozpocznie grę z rzutu wolnego. Sędzia teraz wyraźnie pokazuje, że kolejne tego typu zagranie skończy się kartką. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji. Tak, chyba dobra decyzja, żeby trochę przyhamować zapędy obu drużyn. Dobrze, teraz w obronie. Mogło coś z tego być. Podanie do Emre Cana. Sousa parada Neuera. Mistrz. Centra w pole karne. Udało się przerwać atak. Mogło być niebezpiecznie. A przy piłce Emre Can. Ależ teraz parada Neuera. Klasa. Myślałem, że tego nie sięgnie. Z rożnego w okolice jedenastki. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wybili. No i mamy gola. Chwila radości dla kibiców, ale już chyba za późno tutaj na taki comeback. Nadal wysoko przegrywają. Na powtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej. Można docenić kunszt, który był potrzebny, by piłka wylądowała w bramce. Piękny pokaz indywidualnej techniki. A więc mamy 3-1. Bardzo umiejętnie kupują sobie czas. Czy też, jak to się mówi, szanują piłkę. Czekają, aż mecz dobiegnie końca. Zrobili swoje. Z poczuciem zadowolenia wymieniają teraz podania. Obrońca go teraz odpuścił. Lewandowski. Leon Goretzka. Joshua Kimmich. Dayot Upamecano. Robert Lewandowski. Kimmich. Zablokowany ten strzał. Marcel Sabitzer. Uwolnił się teraz, może spróbować wrzutki. I teraz wymieniają sobie piłkę. Szukają luki, by zaskoczyć przeciwnika. Pewna interwencja bramkarza. No i mamy ostatni gwizdek sędziego. Bayern Monachium z 3 punktami.